Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z testem kolejnej palety od Zoeba, czy Co Iwa. Tym razem jest to paleta kolorowa, typowo karnawałowa, która nazywa się Retro Future. I teraz słowem wstępu, najpierw pokażę Wam, jak ona wygląda, a później Wam powiem, w jaki sposób ją zastosujemy. But all I really want is you. A więc paleta ta wygląda w ten sposób, ma w sobie bardzo dużo różnych intensywnych kolorów. Te kolory są po prostu boskie moim zdaniem i szczerze powiedziawszy ciężko jest je wszystkie wykorzystać w jednym makijażu, żeby pokazać wszystkie te kolory, więc ja długo zastanawiałam się, jak tutaj pokombinować, jak połączyć te wszystkie kolory ze sobą, żeby stworzyć jakiś fajny makijaż kolorowy. Powiem Wam szczerze, że paleta ta ma jeden zasadniczy plus w postaci tych cudownych kolorów, ale ma też minus, ponieważ jak możecie zauważyć, nie ma tutaj żadnego koloru, który mógłby być kolorem tak zwanym przejściowym, załamanie powieki, oraz nie ma żadnego koloru, który jest typowo beżowy, podługobrwiowy, oraz nie ma żadnego koloru, który mógłby być takim delikatnym akcentem do zaznaczenia zewnętrznego kącika. Ponieważ ten kolor ciemny, który tutaj mamy, on w sobie ma drobinki, poza tym jest całkowicie czarny, tak więc ciężko mówić tutaj o delikatnym zaznaczeniu zewnętrznego kącika. Więc ja, idąc po prostu takim, wiecie, tokiem myślenia, aby sobie ułatwiać życie i też pokazać Wam, jak może te palety współpracują między sobą, postanowiłam, że zastosuję paletę Cocoa Blend wraz z tą paletą, dzięki czemu, jak możecie widzieć, tutaj właśnie dokładnie w palecie Cocoa Blend, której test możecie zobaczyć tu. W tej palecie właśnie są wszystkie te kolory, których brakuje w tej palecie Retro Future, która jest kolorowa, więc dzięki temu, że ja sobie troszeczkę podkradnę kolorów z Cocoa Blend, to uda mi się stworzyć fajny, spójny makijaż, który nie będzie przesadzony i myślę, że każda z Was będzie mogła sobie go wykorzystać, aby właśnie się pomalować może na jakąś karnawałową imprezę, jeżeli na takową się wybieracie. Więc jeżeli jesteście ciekawe, co takiego się urodziło w mojej głowie, co chciałabym Wam pokazać, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Na powieki nałożyłam sobie już bazę w postaci kamuflaża z Glazel, tak jak to mam ostatnio w zwyczaju. Na ten kamuflaż za chwileczkę nałożę sobie odrobinkę bazy z Inglota. To jest taki mój sposób na to, aby po prostu te cienie jednak się troszeczkę lepiej, wiecie co, wybijały, jeżeli chodzi o pigmentację. Tradycyjnie obszar pod łukiem brwiowym zaznaczę sobie moim pudrem, który ma taki cielisty właśnie kolor. Jest to puder z Golden Rose, który ma kolor 101 Ivory. I nałożę sobie go pod łuk brwiowy pędzelkiem z Zoeva w numerku 234. Następnie przejdę do paletki Cocoa Blend na początek i zastosuję sobie kolor Substitute for Love, czyli ten właśnie tutaj, ten kolor taki ciepły. Przejdę sobie do zaznaczenia zewnętrznego kącika takim najciemniejszym kolorem z palety też Cocoa Blend. To jest ten kolor, on się nazywa Beans Are White i on jest takim bardzo ciemnym brązem, on nie jest czarny, być może tak wygląda w kamerze. I nakładam go pędzelkiem 231 Luxe Petite Crisp, również od Zoeva. Widzicie, Zoeva króluje. I nakładam go dosłownie w zewnętrzny kącik. Nie skupiam się na tym, żeby to było jakieś mega precyzyjne, ponieważ za chwilę będę go rozcierała. Także bardziej chodzi o to, żeby sobie zaznaczyć ten obszar, gdzie chcemy mieć jak najwięcej tego cienia. I przechodzę teraz kolejno do pędzelka Zoeva, który ma numerek 221, za Luxe Soft Crease. Jest to mój pierwszy pędzelek, który posiadałam z Zoeva. I rozcieram delikatnie, tak ku górze, żeby sobie też podkreślić bardziej tutaj załamanie powieki w zewnętrznym kąciku. Tak sobie to wymyśliłam. I tak też będzie. I tak sobie to delikatnie wszystko, to wymaga oczywiście czasu i pracy. Ja sobie to delikatnie rozcieram ku górze, żeby to oko troszeczkę optycznie otworzyć, ale też nie za wysoko, bo chciałabym, żeby się to nie... Chciałabym, żeby ten cień po prostu ciemny za wysoko nie wyjechał. No nic, tutaj mam taką lukę, wiem o tym, widzę to, ale po prostu na razie z tym nic nie zrobię, ponieważ moje oko postanowiło, że jednak będzie łzawić, więc sobie na razie to tak zostawię.
a później jak nałożę pozostałe kolory, to sobie to po prostu poprawię i w ten sposób sobie poradzę z tą sytuacją. Teraz przejdę już do paletki docelowej, czyli do paletki Retro Future, co Iwa, co Ewa, czy jak kto tam chce. I użyję sobie tego fioletu, on się nazywa Cosmic Chic. On wygląda w ten sposób. I ja będę sobie go próbowała wprasować odrobinkę też bardziej w zewnętrzny kącik. Tutaj właśnie, żeby się połączył z tym ciemnym cieniem. Ja to zrobię palcem, ponieważ założyłam, że po prostu palcem jest najlepsza intensywność tych kolorów. Więc sobie go tutaj tak dołożę. Patrzcie, jakie te kolory są piękne. One po prostu, naprawdę, ja myślę, że to... Ten kolor sam w sobie, on już robi cały makijaż. I naprawdę mogłybyście tutaj nic nie dokładać. Mógłby być to makijaż w samych takich matach i tak by to wyglądało super. Bo patrzcie, jaki to jest piękny kolor. No i teraz sobie tak potęguję po prostu tą pigmentację, czyli sobie odrobinkę dokładam tego cienia. I teraz sobie znowu przejdę po prostu do odrobinki tego ciemnego brązu i sobie tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie mi oko postanowiło łzawić, to sobie tutaj jeszcze po prostu dołożę i sobie odrobinkę opatulę ten fiolet. Dobra, i tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten fiolet. Teraz będę chciała sobie nałożyć kolejne cienie i najpierw sobie nałożę ten cień w połączeniu z tym i wewnętrzny kącik dam sobie tą zieleń. Już Wam mówię, jak te cienie się nazywają. Ten pierwszy cień to jest Rose Gold, ten taki złoty to jest New Age, a ten zielony to jest Super Vibe. Więc sobie teraz wezmę i nałożę właśnie ten Rose Gold. Również nakładam go palcem. Mówię Wam, że najlepiej, ja już to mam sprawdzone z tymi paletami, że najlepiej to po prostu się wkomponowuje. Później sobie to można oczywiście rozetrzeć pędzlem, żeby było ładniej, ale... Zresztą zobaczycie, bo ja to zrobię wszystko dłońmi, więc... Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jeżeli Was takie coś będzie satysfakcjonowało, to będziecie mogły same to wykorzystywać. Nakładam sobie cień Rose Gold. On już nie jest taki matowy jak ten fiolet czy te poprzednie cienie, których używałam. Bardziej taki opalizujący. No i ostatni cień to będzie ten... i na to jeszcze sobie nałożę odrobinkę tutaj ten cień New Age. I tak sobie zacieram na granicy tych cieni. Patrzcie, jak to się fajnie komponuje. Naprawdę, ja uważam, że te cienie z Ewa to po prostu jest totalnie... Są cienie, które są bezwysiłkowe. Jak widzicie, nie trzeba w ogóle się z tym już specjalnie napracować, a już efekt powoli widać. No i teraz sobie wezmę ten piękny zielony kolor i odrobinkę go nałożę w wewnętrzny kącik. Jakoś tak sobie wymyśliłam, że to będzie całkiem fajnie wyglądało, bo ja właśnie go bardzo dam mało i tak zatrę w taki sposób, żeby on się skomponował z tym właśnie opalizującym. Wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało w połączeniu wszystko razem. I tak sobie pomyślałam, że odrobinkę sobie od góry przyciemnię tą powiekę jeszcze tym cieniem właśnie czekoladowym. Tak sobie opatulę te wszystkie kolory. Postanowiłam, że sobie tego cienia fioletowego dam trochę więcej. Bardziej nim wyjadę na środek powieki. I tak jakby zmieszam go trochę z tymi cieniami, które nakładałam wcześniej. Ja teraz przejdę do namalowania kreski, o której filmik będzie tu, do przyklejenia rzęs, o których film będzie tu, oraz do wytuszowania rzęs. I następnie, kiedy już nałożę podkład na buzię oraz zrobię sobie brwi, to wrócę do Was z dokończonym drugim okiem. I wtedy dokończymy sobie makijaż twarzy. A więc tak, dokończyłam sobie drugie oko, dokleiłam rzęsy, wytuszowałam, zrobiłam kreskę od razu, to wygląda zupełnie inaczej. Nałożyłam również podkład na twarz, tak jak mówiłam, wykonałam makijaż brwi i w tej chwili przejdę sobie do tego, żeby dokończyć dolną powiekę, ponieważ przy takim mocnym dość makijażu oka no, trzeba zrównoważyć jednak górną powiekę z dolną linią rzęs i jakoś to skomponować. Więc ja sobie zaznaczę najpierw zewnętrzny kącik, również brązem, tym, którym zaznaczałam sobie zewnętrzny kącik górnej powieki. Powiem Wam szczerze, że na co dzień nigdy praktycznie nie maluję dolnej powieki. Jakoś nie przepadam za tym, ale
kiedy już wykonuję dla Was makijaż, to też chciałabym, żeby to było w miarę wszystko spójne. No i teraz znowu sobie nałożę ten fiolet, który mam na górnej powiece i nałożę sobie go tutaj właśnie na środek tej powieki dolnej linii rzęs. I tutaj już raczej nie będę stopniowała sobie napigmentowania tego koloru, ponieważ raczej będę chciała, żeby to właśnie był tylko taki akcent. I również sobie tak dojeżdżam tym fioletem, żeby sobie połączyć go właśnie z tym zewnętrznym kącikiem, z tym takim brązikiem. I wygląda to mniej więcej w ten sposób. Wydaje mi się, że to jest fajne zrównoważenie dolnej powieki z górną. I teraz jeszcze sobie nałożę odrobinkę tego cienia takiego połyskującego w wewnętrznym kąciku. Również ten fioletowy cień się fajnie osadził na wiecie co, na linii wodnej i wydaje mi się, że to chyba tak zostawię, bo chciałam to wyczyścić, a w sumie nawet wygląda to całkiem spoko, więc tak to wygląda i ja teraz sobie wykonturuję buzię tradycyjnymi moimi już produktami, które po prostu cały czas u mnie są te same w zasadzie. Tradycyjnie idzie puder brązujący, czyli bronzer z Kobo. I nim sobie zaznaczam właśnie obszar tutaj pod kością policzkową. Następnie ocieplam sobie buzię i nadaję jej trochę życia pudrem z brązującym z Bahama Mama od The Balm. I rozświetlać też tradycyjnie, żeby tradycji stało się zadość, będzie to mój puder rozświetlający, czyli rozświetlacz z The Balm i będzie to Mary Luminizer tradycyjny. I ląduje ona na szczytach kości policzkowych, również modelując buzię. I teraz się zastanawiam, co sobie dać na usta, ponieważ te oczy są w miarę takie intensywne, więc po prostu postawię chyba na takiego nudziaka. Dajcie mi znać koniecznie, czy Wy byście linię wodną w tym makijażu jeszcze jakoś może inaczej pomalowały? Może na czarno i roztarły delikatnie, może na biało. Ja ją zostawię chyba taką fioletową, bo mnie osobiście się to po prostu podoba, więc ja tak to zostawiam i to jest mój makijaż. I jest to makijaż w wykonaniu paletki Zoeva Retro Future. Także jeżeli chodzi o karnawał, to ja serdecznie mogę Wam polecić tą paletę właśnie od Zoeva. Moi drodzy, to jest ta paleta, to są te kolory i to jest to, co ja uwielbiam, czyli właśnie kolory takie żywe, piękne, super napigmentowane, świetnie rozcierające się kolory. Jak widzicie, jest to kolejna paleta, która jest naprawdę niewymagająca, bo wystarczy wklepać odrobinę koloru na powiekę ruchomą, rozblendować sobie jakieś ciemniejsze cienie w zewnętrznych kącikach i po prostu wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo fajnie i ciekawie. Tak więc, jeżeli Wy macie chrapkę na tą paletę, to koniecznie czekajcie na jakieś może promocje w internecie, żeby się właśnie zaopatrzyć w tą paletę. Tymczasem ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, gorąco Wam polecam wszystkie te palety, które sobie podsumowaliśmy w tych trzech testach na żywo. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podoba ten makijaż, jest on bardzo prosty, ale wydaje mi się, że jest dość ciekawy i taki bardzo po prostu fajny. Więc dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy miałyście do czynienia z tą paletą. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa! But I don't